najnowszego numeru Linii Otwockiej zaczynamy od przesalonej sprawy w otwockiej cukierni Sosenka. To jedno z trzech miejsc na terenie powiatu, gdzie trafiła tak zwana sól drogowa. Uspokajamy jednak konsumentów, bo sanepid w porę wykrył tę sprawę. Ponad 200 przesyłek pocztowych zostało utopionych w karczewskim jeziorze Moczydło. Znalezisko przypadkowo odkryli strażacy, a sprawcą okazał się pracownik firmy kurierskiej. Nowa drogeria, kolejny sklep sieciowy i galeria handlowa. Takie plany na zmianę Otwocka ma lokalny przedsiębiorca. Kiedy i gdzie powstaną nowe inwestycje, dowiesz się w nowym numerze Linii. Z zapowiedzi kulturalnych polecam przegląd filmowy Żydowskie motywy. Jest to kino trudne, ale związane z historią Otwocka. Już w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę, filmy będą wyświetlane w restauracji Soplicówka. Jeszcze do końca marca możemy podziwiać Upadłe anioły autorstwa Aleksandry Wiśniewskiej. Na jej wernisaż zapraszamy do Eurocafe. Wielkanoc za pasem, dlatego koniecznie musisz zapoznać się z naszym świątecznym dodatkiem, a w nim trochę przepisów kulinarnych, porad i świąteczne tradycje. A to wszystko w najnowszym numerze Linii, już od poniedziałku. Zapraszam do lektury.